Chodź do sterów tutaj. A, do wciągarki. No mówię do sterów. No to dawaj go na górę. Policyjni technicy prześwietlili już auto, zebrali też odciski palców. Tak idzie? Dobra, zapina, ja idę ustalę. Zadzwoń do dyżurnego, zapytaj się, czy ma tę wzorę 308, bo jak nie ma, to ja mam taką procesową na Warszawę i na tym wypiszę. Ma? Dobra, to niech przygotuję, ja już to stąd za moment odjeżdżam i ten. I jedziemy. Pojazd pochodzący z przestępstwa. Policja zabezpieczyła wszystkie ślady. Tutaj na miejscu samochód już jest wolny, można się do niego dotykać. Transportujemy go w tej chwili na parking depozytowy do dyspozycji pani prokurator. Dopięty do oporu? Tak, dociągnięty jest. Dobra. Tułeczek w środku. Tak więc ten niepozorny samochodzik służył przestępcom do szmuglowania. Teraz Krzysiek i Andrzej muszą go zdeponować na policyjnym parkingu pomiędzy innymi trefnymi wozami. Ja jestem chyba do stary. Starość nie radość, chyba Andrew. Tak. Andrew, starość nie radość. Z obstawą jedzie, Andrzej. Uważaj. No, ale bez niebieskich. No zdążymy wyłączyć. No to ty weź im powiedz, by włączyli. Nie, tam. Jedziemy teraz incognito. Tajnos agentus. Tajnos agentus incognitos. Po prostu skurma. Gdzie ty skurczysz komisarzem? A nowy? Przecież teraz jest nowy. Ale nawet nie wiem. Wiem, gdzie był stary, a gdzie jest nowy, to nie wiem. Andrzeju. Jeszcze nie byłeś aresztowany. No jeszcze nie miałem przyjemności. Czy wyobrażasz, że w tak małym samochodzie może dojść do przestępstwa o charakterze przemytniczym na koszt Skarbu Państwa na prawie 1 000 000 złotych? W takim małym? W takim małym prawie bańka się zmieściła. To zachodzę w głowę, jak oni to zrobili. Wydaje mi się, że tam... Jestem naprawdę pełen podziwu. Oczywiście wszystko jest obwiane tajemnicą... Tajnus agentus. Śledztwa. Ramilion. Wstępnie zasłyszanych informacji chyba ty to nie był. Aha.